Najlepszą nagrodą dla nauczyciela jest sukces ucznia. Dla ucznia docenienie to w formie finansowej pozwala zrealizować materialne marzenia. Oktawia i 13 innych uczniów szkoły z pasją imienia Elżbiety Sołtys zostali stypendystami za bardzo dobre wyniki w nauce, bo wszyscy w minionym roku szkolnym mieli średnią powyżej 5,0. Zapraszam. Moje dwie ostatnio jedne z najbardziej przedsiębiorczych dziewczyn w szkole. To są osiągnięcia tylko za wyniki w nauce, ale każdy z tych uczniów ma też swoje indywidualne, fantastyczne osiągnięcia w różnych dziedzinach, więc można powiedzieć, że za wiele innych rzeczy również. Rok szkolny 2021-2022 do łatwych nie należał ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność nauki w trybie zdalnym lub hybrydowym. Na początku nauki zdalnej uczniowie zdecydowanie tęsknili i woleli edukację stacjonarną. Zdążyli się przyzwyczaić, mam wrażenie, a teraz głosy są podzielone. I są tacy uczniowie, którzy zacierają ręce i czekają, kiedy będzie znowu zdalne, ale właściwie to są, porówno bym powiedziała, nie ma tak, że wszyscy by chcieli tylko stacjonarnie, tylko bywa różnie. Uczniowie z pasją i konsekwencją dostrzegają jednak plusy sytuacji, choć nie brakuje minusów. Na przykład na zdalnych plus takie, że nie trzeba się rano ubierać, nie trzeba wcześniej wstawać, a stacjonarnych można się spotkać z rówieśnikami, z kolegami, koleżankami, porozmawiać tak na żywo, a nie przez laptop na przykład. Zdolniejszych uczniów szkoły z pasją imienia Elżbiety Sołtys trafiło łącznie 7 tysięcy złotych. Co zrobić, aby dziecko z uśmiechem na ustach chciało pójść do przedszkola? Lubię się bawić i w to. W tęcze i wulkany robię. I dalej, super. Pięknie. W naszym przedszkolu nie da się nudzić i to na pewno jest taki nasz bardzo duży plus. Codziennie są lekcje ciszy. Zaczynamy każdy dzień od lekcji ciszy w każdej grupie. Jest to metoda zaciągnięta z metody Montessori. Ona wprowadza w dzień tematyczny i cały dzień wokół tego tematu, który jest odkrywany przez dzieci na tej lekcji ciszy, dzieci doświadczają, to jest co najmniej 4 do 5 różnych aktywności dziennie. Natadzia, jego koleżanki i kolegów podczas zajęć otwartych w przedszkolu z pasją czekało wiele atrakcji. Bardzo ciekawe, a najbardziej to podoba się dzieciom i im się ma podobać, prawda, w przedszkolu. Pani Anna na środowe zajęcia otwarte przyszła razem z córką. Niedaleko mąż pracuje i miałby blisko, żeby dziecko przywieźć w trakcie pracy, w godzinach pracy, żeby dziecko było w bezpiecznym miejscu. Gdy dziecko zostanie już przyjęte, placówka jest w stałym kontakcie z rodzicami. Rodzic ma na bieżąco codziennie informacje o tym, jak dziecko pracowało w przedszkolu, czym pracowało, jakimi metodami, czyli jak na przykład jest ubrudzona koszulka od żółtej farby, to wiadomo, skąd to się wzięło. Tak mówię pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście dzieci w naszym przedszkolu bardzo często doświadczają różnych aktywności. Dzieci muszą mieć siłę, aby móc malować, wycinać, rzeźbić, lepić i bawić się. Aby zgłosić dziecko do przedszkola z pasją, należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Z każdą osobą jest rozmowa ze mną, jako z dyrekcją przedszkola i szkoły. Też osobiście oprowadzam po całym przedszkolu, pokazuję przedszkole, tak żeby rodzic mógł podjąć ostateczną decyzję. Rozmawiamy o potrzebach dziecka, o tym, co możemy zaproponować, czego nie możemy zaproponować, jak nie możemy. Także to są takie przyjemne rozmowy, ale jest to rozmowa rekrutacyjna. Ostrowieckie Liceum nr 1 już dziś przygotowuje się do nowego roku szkolnego i rozpoczyna rekrutację, przekonując, że języki to dobry kierunek. W naszym liceum od wielu, wielu lat uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych. Nie tylko w języku angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, ale również w języku francuskim. Dość duża grupa uczniów uczęszcza na zajęcia języka francuskiego. Na tyle zajęcia są atrakcyjne, że młodzież również bierze udział w wymianie międzynarodowej.
międzynarodowej ze szkołą we Francji. Świat z pewnością byłby o wiele uboższy bez Francji i Francuzów. To oni wynaleźli m.in. spadochron, balon, kalkulator czy łódź podwodną. To z tego kraju pochodzi zwyczaj noszenia do ślubu białej sukni i to tam swój początek miało kino. Nie można również zapomnieć, że francuski jest uznawany za język miłości i coraz więcej Polaków tego języka chce się uczyć. Widzę wzrost zainteresowania językiem francuskim, ale mam też nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej osób, które zdecydują się na naukę języka francuskiego. Języka francuskiego uczą się m.in. dwie uczennice z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleksandra i Maria. Od zawsze fascynował mnie ten język. Uważam, że jest to język miłości. Również miałam okazję być we Francji, w Paryżu, zwiedzić ten wspaniały kraj i zawsze fascynował mnie ten język, więc stwierdziłam, że tak, to jest ten język, którego chcę się uczyć. Język francuski od tak naprawdę dzieciństwa był mi bliski w pewien sposób. Moja siostra uczyła się języka francuskiego i ta kultura jakoś przez nią była wpajana mnie. I no jest to dla mnie język bardzo, powiedzmy, no przepiękny. I język, który wyzwala emocje. Język, którego przyjemnie jest się uczyć. Aleksandra i Maria wraz z innymi uczniami Staszica wzięły udział w piątkowym spektaklu słowno-muzycznym pod tytułem Pod dachami Paryża, który przygotowano w ramach Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Do tego przedstawienia przygotowujemy się już od października tak naprawdę. W październiku już był pierwszy pomysł. Scenariusz, propozycja współpracy z zespołem wokalnym Pandora. No i tak do dzisiejszego dnia. Dotrwaliśmy, udało się, mam nadzieję, że będzie wspaniała impreza. Dzisiaj będę wykonywać piosenki z repertuaru Edith Piaf. Będzie to Milord i La Vie en Rose, utwór Patrycji Kas. Mamy Kamła. Wykonam również w duecie utwór z Aleksandrą Cebulą. Będzie to polska wersja Królowie Świata. Oraz zaśpiewam polską wersję Edith Piaf, Padam Padam. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii jest uczczenie kultury francuskojęzycznej. Jest to święto, które jest obchodzone na całym świecie. Obchodzone jest w różny sposób. Mogą to być projekcje filmów, mogą to być festiwale, konkursy, mogą to też być spektakle muzyczne właśnie tego typu. Tak, na całym świecie obchodzone jest to święto. Un spectacle, ça peut être une des conférences, ça peut être un festival de cinéma. Donc il est vraiment fêté de manière très 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 variée. Francuski jest językiem urzędowym w 29 krajach, a także trzecim najczęściej studiowanym językiem na świecie. W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 imienia Stanisława Staszica języka francuskiego uczy się około 50 osób. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim kojarzone jest z samochodami i mechaniką. Ostrowczanie tę szkołę znają jako popularną samochodówkę i mogłoby się wydawać, że chodzą do niej tylko panowie. Nic bardziej mylnego, bo od lat szkoła uczy również fryzjerów i fryzjerki. Zajęcia są na pracowni fryzjerskiej, zajęcia są również w szkole, tematyczne, ponieważ omawiamy historię stylizacji, więc omawiamy każdą epokę po kolei, stąd też dziewczyny są bardzo dobrze przygotowane, zarówno z fryzurą, z makijażem i ubiorem, bo o tym się mówi i tak się poznaje historię. Moda to styl, a ten na przestrzeni lat zmienia się. Dotyczy to również fryzur. Włosy wtedy były bardzo podkręcone, no i zakrywane, bo przez kapelusze. No i sukienka bardziej taka pod, jakby to powiedzieć, linia jest bardziej pod biustem. Moja fryzura została stworzona w sumie praktycznie z moich włosów. Tutaj jednak tylko są wypełniacze, żeby to jednak trochę podnieść. Koleżanka je właśnie wymodelowała do góry i podpięła.
Okazją do stworzenia fryzur, makijażu oraz stroju, które modne były w starożytności, baroku czy latach 50. XX wieku, był konkurs Niesamowite fryzury kobiet na przestrzeni lat. Chcemy jak najbardziej przybliżyć epoki, przybliżyć przede wszystkim historię zarówno fryzjerstwa, stylizacji, jak i przenieść się w przeszłość, pokazać to, co było, to, co będzie i to, co jest, bo wbrew pozorom ciągle korzystamy z tego, co kiedyś było modne. Patrycja i Agata wzorowały się na królowej starożytnego Egiptu, Kleopatrze. Bogato zdobione, włosy są zrobione w takim stylu a la dready, które były w tamtej epoce modne, jest dużo dodatków, są długie togi, które były w tamtym okresie modne. Warkocze tak zajęły koło godziny, ten makijaż też w międzyczasie wszystko było robione, więc tak do dwóch, góra godzin tak. Karolina i jej koleżanka przedstawiały lata 40. XX wieku. Ich inspiracją była amerykańska ikona Marilyn Monroe. Lata 40. są dalej na topie. Dużo osób, od kobiet ubiera się w ten sposób. To są właśnie głównie kropki, style marynarskie, jakieś czapki marynarskie. Bandamki, które są do teraz bardzo modne. Konkurs składał się z trzech etapów. Tym pierwszym było oczywiście przygotowanie odpowiedniego stroju, makijażu i fryzury. To będzie prezentacja postaci, którą uczennice przygotowały. Będą tutaj zadawane przez jury pytania, na które uczniowie będą musieli odpowiedzieć i to jest odnośnie epoki, którą prezentują podczas swojej prezentacji. I trzeci etap, tutaj będą odgadywać obrazy i będą przypisywać epoki do poszczególnych obrazów. Szkoły zawodowe, teraz określane jako branżowe, uzupełniają na rynku pracy przede wszystkim zawody niszowe. Konkurs fryzur, który został zorganizowany w Samochodówce, pokazuje, że przyszłość tego zawodu ma się dobrze.